I tą piosenką właśnie dziś chcemy się z Państwem przywitać, co też robimy. Ale też krótka zapowiedź dotycząca tego, co przed nami w odcinku. No i gości. Dziś tak tematów ciekawych nie zabraknie. Ciekawych tematów, a i temperatura u nas będzie skakać, bo będziemy się rozpływać, bo będą u nas wspaniałe, cudowne psiaki z behawiorystką, więc będzie gorąco, takie tematy, które lubimy, ale będzie też zimno. I dla mnie to jest taki ekstremalny temat. Bo przyznam, że ja potrafię morsować w jeziorze, w którym temperatura ma 23 stopnie, bo dla mnie jest za zimno. Tak. Ja najchętniej w jacuzzi morsuję. Tymczasem Krzysztof Gajewski, proszę bardzo, to widać tutaj ten dzielny facet. Porozmawiamy sobie o tym, dlaczegoż porywa się na tego typu rekordy. Nie siedział sobie tam tylko po to, żeby siedzieć, ale pobijał rekord Guinnessa, drodzy Państwo, i pobił go. Rekord Guinnessa w przebywaniu w lodzie. No, ciekawa rzecz. Ciekawa rzecz. Dopytywać będziemy. Prezentujemy też Państwu mniej znane strony naszych redakcyjnych kolegów i koleżanek w ramach takiego mini sierpniowego cyklu. I dziś kolejna odsłona, Agnieszka Bastyl. Agę Państwo znają doskonale z ekranu. Bardzo często prezentujemy efekty i owoce jej ciekawych, często bardzo dalekich podróży. 51 krajów na całym świecie Agnieszka zwiedziła i to na własną rękę. Bywało zabawnie, bywało na pewno za każdym razem ciekawie, ale też niebezpiecznie. O tym, jak spędzić wakacje właśnie na własną rękę w ciekawych kierunkach. To jest Aga, tak? W tym niebieskim pływaniu. Tak? Można nie poznać, bo dość mocno przebrana w strój regionalny. No i Justyna Wydra będzie, behawiorystka. Justyna Wydra z pieskami będzie. Tak to pięknie się dzisiaj złoży. Opowie o tym, czy da się, czy jest możliwe, by właśnie skonstruować wesołą, szczęśliwą podróż i wyprawę z pieskiem. Tym małym i tym większym. Jak robić to z głową? O, właśnie. Czy to jest dobra opcja? Między innymi o to będziemy pytać naszego gościa. Już teraz ukłonimy się Państwu nisko. Kasia Dziebielewska i Łukasz Sobolewski. Zapraszamy na program W Kontrze. Dzień dobry. Polecamy tylko wcześniej dowiedzieć się, doczytać albo właśnie oglądać reportaże chociażby Agnieszki Bastyl. I media społecznościowe Agi też. Tam wiele ciekawych zdjęć. Dzień dobry, dzień dobry. No widzą Państwo, dzieje się troszkę, dzieje się dużo. Zapraszamy tutaj z tej strony. Mamy kolejnego gościa, panią Justynę. Witamy Pani Justyno, dzień dobry. Justyna Wydra, behawiorystka. Dzisiaj ten, że każdy z psem przychodzi? Zobacz, Simon, co to jest. Jak zorganizować mądrzej z głową wyprawę, żebyśmy nie mieli później wszyscy siebie dosyć nawzajem po paru godzinach? Musimy, teraz faktycznie są ogromne, do świeżej, zimnej wody, to jest ważne. Zawsze i wszędzie musi tak być. W samochodzie, w ziajanie i poprzez opuszki łap. Tak, a nie każdy jednak o tym pamięta, bo ja często widzę pieski z takimi. A i można podróżować z takim pieskiem. Bałtyk, nie było problemu. Tak. Tak, z każdym psem trzeba pracować i pamiętajmy o tym, że psy są różne, bo jest ogromna różnica. Jeżeli kupimy pibia, to są owczarki, więc jakby decydując się na psa, powinniśmy wziąć pod uwagę nasz tryb życia i to, czego my od psa oczekujemy. Pobyt nad wodą z psiakiem, o czym tutaj musimy pamiętać, poza tym, że właśnie jesteśmy w cieniu, stwarzamy te opcje, żeby piesek też do cienia się chował. Dodatkowo powinniśmy pamiętać o lince. A są pomocnicy, jest asysta. Justyna Wydra, behawiorystka. Pani Justyno, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.